Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Was witam. Minęła godzina 22. Dzisiaj ponownie w zastępstwie księdza Łukasza. Witam Was serdecznie z naszej kaplicy w domu rekolekcyjnym na Szczytniku. Spotykamy się w pierwszym dniu nowego miesiąca maja. To miesiąc szczególnie poświęcony czci Matki Bożej, ale w pierwszego dnia maja wspominamy świętego Józefa Rzemieślnika, albo jak niektórzy mówią, robotnika. Dlatego będziemy podczas dzisiejszej wieczornej modlitwy spoglądać na ikonę świętej rodziny, zupełnie podobnie jak wczoraj, żeby wspominać te wydarzenia z życia Jezusa Maryi, w których uczą nas jedności, miłości, zaufania i pokoju. Tak jak napisałem na wstępie, miesiąc maj to czas wielu wydarzeń. W wielu parafiach dzieci przystępują do pierwszej komunii świętej. Młodzież będzie przyjmować sakrament bierzmowania. To również miesiąc, który wybiera wielu narzeczonych, by wstąpić w sakramentalny związek małżeński. A w wielu polskich diecezjach i nie tylko, kandydaci do kapłaństwa przyjmują sakrament, by stać się jak Chrystus i pójść głosić dobrą nowinę tym, do których zostaną posłani. Powierzmy więc te wszystkie intencje przez ręce Maryi dobremu Bogu, prosząc o błogosławieństwo, o umocnienie, o oczyszczenie, o dobre przygotowanie dla dzieci, dla młodzieży, dla kapłanów. Prośmy również w intencji misji, w intencji powołań i w intencji rodzin. Ja szczególnie polecam te rodziny, które przeżywają w tych dniach swoje rekolekcje tutaj u nas na Szczytniku. Aby nasza modlitwa Panu Bogu się podobała, dla nas przyniosła zbawienne owoce, byśmy mogli nie tylko ruchem naszych warg wypowiadać te słowa Zdrowaś Maryjo, Ojcze nasz, ale też naszym umysłem wniknąć w te wydarzenia, do których będziemy powracać w tajemnicach różańca. Ja dzisiaj serdecznie i gorąco Was proszę, gdybyście zechcieli skorzystać i ograniczyli komentarze pisane podczas naszej modlitwy. To nam ogromnie pomoże i w ten sposób duchowo przeżyjemy tą wspólną wieczorną modlitwę. Rozpocznijmy więc. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Prośmy dla nas o większą wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Rodzin, módl się za nami. Dzisiaj wtorek będziemy rozważać tajemnice bolesne. Pierwsza tajemnica bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Czytając Ewangelię słyszymy, że Jezus modli się gęstymi, modli się gorąco, a z Jego ciała, Jego głowy kapią gęste krople krwi. Tak bardzo Jezus uzgadniał swoją wolę z wolą Ojca. Jak bardzo my w rodzinach, mąż, żona, ojciec, matka, trwają wspólnie uzgadniając swoją wolę, plany rodzinne z wolą Pana Boga. Oby plany rodzinne i małżeńskie były przeniknięte światłem z wysoka. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Rodzin, módl się za nami. Druga tajemnica bolesna, biczowanie Pana Jezusa. Jezus cierpi, Jezus boleje, Jego ciało jest rozrywane, rozszarpane. Ilu to rodziców, czasem w miesiącu maju, czasem w innych, cierpi i boleje, nie śpi po nocach z powodu swoich dzieci, które przygotowują się do egzaminów czy ważnych chwil w swoim życiu. Prośmy, by rodzice przede wszystkim powierzali swoje dzieci opiece Maryi, najczulszej z matek. A jeśli będą pod jej płaszczem, tak jak ona czuwała nad Jezusem, to ich dzieciom nic złego nie może się przydarzyć. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Trzecia tajemnica bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Koronę z bardzo kolczastych gałązek cierniowych włożono na głowę Jezusa. Przebija ona skronie. Sprawia, że z Jego głowy płynie krew.
Głowa Jezusa bardzo boli, ale nie tylko z powodu korony. Z powodu osamotnienia i niewdzięczności, jakiej doświadcza. Ile to matek i ojców w miesiącu maju prawie rwie sobie włosy z głowy, po to, by wszystko, co planują wobec swoich dzieci, by wszystko się udało, tych przystępujących do pierwszej komunii, do bierzmowania, do egzaminu dojrzałości, syn czy córka, którzy staną na ślubnym kobiercu. Ale to całe zagmatwanie myślowe to tylko kłopot ludzki, bo sprawy u Boga są zupełnie inaczej. On widzi, niż spoglądamy my. Myśli Boże nie są myślami ludzkimi. Panie, przeniknij nasze myślenie, nasze oczekiwania, nasze refleksje. Spraw, byśmy pragnęli myśleć tak jak Ty, postrzegali tak jak Ty, widzieli pełniej i głębiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Rodzin, módl się za nami. Czwarta tajemnica bolesna. Jezus dźwiga ciężki krzyż na Golgotę. Ten krzyż to drewno grzechów całego świata. Moich, Twoich, każdego z nas. Jezus dźwiga ciężki krzyż po to, żeby na nim nas zbawić. Żeby umrzeć. Oddać się cały, bo przecież do końca nas umiłował. Iluż to rodziców czy młodych ludzi w maju dźwiga ciężki krzyż, krzyż obowiązków, krzyż odpowiedzialności, czy krzyż powierzonej im opieki nad swoimi dziećmi, czy wzrastającą młodzieżą. Ale Jezus cały czas mówi: uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. Weźcie moje jarzmo na siebie, bo jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.
Panie, spraw, byśmy poszli za Tobą, tak jak Ty, pomimo cierpienia, kroczysz dalej zgodnie z wolą Twego Ojca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Rodzin, módl się za nami. Piąta tajemnica bolesna, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Jezus umiera. Jezus skonał. Powierzył swego ducha w ręce Ojca Niebieskiego. A nam tutaj na ziemi pozostawił swoją matkę. Kiedy Jego ciało zostanie zdjęte z krzyża, Jezus zostanie pochowany w grobie. Zostanie pogrzebany. Ileż to razy młodzi ludzie doświadczali w swoim życiu, jak pogrzebały się ich plany, jak utracili swoje nadzieje, jak coś w nich pękło, po prostu się nie powiodło. Ale Jezus mówi, że ziarno rzucone w ziemię, jeśli nie obumrze, pozostanie tylko samo, a wtedy, kiedy obumrze, przyniesie plon obfity. Uczmy się, spoglądając na Maryję i na Jezusa, jak ufnie powierzać nasze sprawy w ręce ich samych, przez Maryję ku Bogu Ojcu
Jezusowi, który swemu Ojcu przedstawia nasze intencje w niebie. Nawet jeśli się nam coś nie powiedzie, nawet jeśli stracimy szansę, nawet jeśli nasze plany i nadzieje zostaną pogrzebane, to w Bogu ostatecznie zmartwychwstajemy. Śmierć nie ma ostatniego słowa. To zwycięstwo, zmartwychwstanie ma ostatnie słowo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Powierzmy wszystkie intencje, w jakich modliliśmy się tego wieczoru, przez ręce Maryi, prosząc za papieża Benedykta XVI, za papieża Franciszka, wszystkie intencje tych, którzy tego wieczoru łączyli się z nami we wspólnej modlitwie, osoby, które powierzały się naszej modlitwie, prosiły, byśmy o nich pamiętali, a my tę modlitwę i pamięć im obiecaliśmy. Powierzajmy prześladowanych, zwłaszcza za wiarę, tych, którzy w swoim życiu przeżywają szczególnie trudne momenty. Powierzajmy cierpiących, niepełnosprawnych, tych, którzy modlili się z nami na odległych krańcach świata, w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Europie. Prośmy, by Maryja czule przychyliła się do naszych intencji. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami,
racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję Wam gorąco i serdecznie za tą naszą wspólną wieczorną modlitwę. Przyszło mi jeszcze do głowy, wspominałem dzieci, które przygotowują się do przyjęcia pierwszej komunii świętej, młodzież, która przyjmie sakrament bierzmowania. Mówiłem o młodzieży, która będzie w swoim życiu zdawać egzamin dojrzałości. A wcześniej jeszcze wspominałem o kandydatach do kapłaństwa czy do życia zakonnego, którzy otrzymają sakrament święceń, by pójść do wiernych, do których zostaną posłani, by być jak Chrystus pomiędzy nimi, głosić im dobrą nowinę, uczyć modlitwy i po prostu poprzez dobre słowo i dobrą wskazówkę pokazywać, jak iść ścieżkami Bożymi przez życie. My czynimy to teraz, to znaczy przypominamy sobie o Jezusowych wskazaniach w Jego przypowieściach podczas rekolekcji na Szczytniku. Dlaczego mówię jeszcze o powołaniach kapłańskich? Moi drodzy, dlatego, że kiedyś za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć ktoś pewnie tutaj usiądzie na moim miejscu, czy na miejscu księdza Łukasza w Otwocku, żeby wspólnie z Wami się modlić. Będziemy pewnie wtedy starsi o 10 lat, 20. Pan Bóg już wie, kto tutaj usiądzie na moim miejscu, czy na miejscu księdza Łukasza. My jeszcze tego nie wiemy. Być może to z Waszych rodzin syn albo córka zdecydują się pójść ścieżkami Bożych przykazań, to znaczy wstąpić na drogę powołania zakonnego albo kapłańskiego. A jeśli nie syn i córka, to być może wnuk albo wnuczka. Jeśli tego nie wiemy, to nic nie szkodzi. Pan Bóg o tym wie, a my ze swej strony możemy gorąco prosić: Panie, poślij robotników na swoje żniwo. Dzisiaj ze mną modlili się jedna mama i jeden tato wspólnie wieczorem na różańcu. Czy ja dobrze pamiętam, że i mama i tato mają synów? Zgadza się. To może ktoś z nich tutaj na moim miejscu kiedyś za jakiś dłuższy czas usiądzie, żeby wspólnie się z Wami modlić. Pozwólcie, zanim Wam jeszcze pobłogosławię, dzisiaj rozważaliśmy tajemnice bolesne. Przypomniało mi się ciekawe wspomnienie z rekolekcji, które kiedyś prowadziłem w Katowicach na Śląsku. Dotyczy ono po pierwsze świętego Józefa, a po drugie dotyczy tajemnic bolesnych. Kiedyś jedna prosta, bardzo prosta kobieta mówi: proszę księdza, ja przez rozważanie tajemnic różańca odkryłam, dotarło do mnie, co to znaczyło, że Jezus spoglądał na świętego Józefa, że święty Józef uczył go prac w domu w Nazarecie, towarzyszył jego wzrastaniu i mówi tak. Przecież Jezus, który dźwigał krzyż na Golgotę, musiał być niesamowicie silnym mężczyzną, a on przecież głosił w ostatnich latach tylko Ewangelię. Gdzie miał okazję zyskania tej tężyzny fizycznej? I mówi: pewnie w warsztacie w Nazarecie miał tężyzny chłopcem. A tak jego ćwiczenie życiowe, to nabieranie tężyzny mogło się dziać właśnie pod okiem świętego Józefa. I jeszcze druga sprawa. Jedna z pań również podczas tych rekolekcji w Katowicach mówi mi: proszę księdza, ja kiedy biorę do ręki różaniec, patrzę, że Maryja to była, i to mówi Ślązaczka, to była taka dziołcha jak my. Mówi, ona przecież miała w domu, niech dzisiejszy pierwszy dzień maja, kiedy rozpoczęliśmy nabożeństwa maryjne w miesiącu, w którym czcimy Maryję, i pierwszy dzień maja, wspomnienie świętego Józefa robotnika, przypomina nam o środowisku życia Jezusa, o mamie i o tacie, byśmy również za ich przykładem postępowali i ich wstawiennictwu się powierzali. Przyjmijcie na ten wieczór Boże błogosławieństwo. Pan z Wami, niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący,
Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Wszystkim życzę dobrej, spokojnej nocy i kolejnych również pięknych, majowych dni. Przejście razem pod rękę i z towarzyszeniem Matki Najświętszej. Szczęść Boże i do zobaczenia na kolejnym różańcu następne dni, zawsze o 22:00. Szczęść Boże.